Jerzy Mościcki. Droga Krzyżowa. Czyta Bogdan Dmowski. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ile razy można upaść i jak musimy być silni, by dotrwać do końca drogi, wiedząc, co na mnie tam czeka? Z każdym upadkiem wiara wspomaga, wiedząc, że można się podnieść, zostawić zło i wkroczyć na drogę dobroci. Z każdym upadkiem możemy być silniejsi, gdy w ramionach tulimy krzyż ciężki od naszych grzechów. Wytrwałość wyzwala nadzieję, aby już nie było następnego upadku, a dalsza droga doprowadza mnie do końca męczarni. Z wiarą wstaję, wiedząc, że kres mej tułaczki już bliski. Kalwarię już widać, słońce już nie świeci, nadchodzi kres mej boleści i męczarni. Brakuje sił, padam po raz trzeci, wśród oczekującej na śmierć mej owczarni. Zbliża się kres mego ziemskiego życia. Podnoszę z trudem obolałe me ciało, bez pocieszenia, z biciem. Brakuje mi picia, już kilka chwil mi tutaj zostało. Dźwigam się z trudem. Ciężar krzyża przytłacza. Ostatni wysiłek. Nadzieja dodaje mi siły. Mym oprawcom, którzy mnie tu zawiedli, przebaczam. Już wiem, me męczarnie na ziemskim padole się skończyły. Wiara dodała sił, z trudem krzyż trzeci raz podniosę. Tam już czeka mnie za was boskie zbawienie. Jeszcze kilka kroków. Daj siłę. Proszę, tam się zakończy me ziemskie cierpienie. Któryś za nas cierpiał rany,